Mamy niewiele czasu. Powiem tak, 20 minut wystarczy mi, żeby przekazać treściwe kazanie. Żeby zapadło w nasze serca i abyśmy mogli przyjąć od Boga inspirujące słowo. Dzielę się z wami tym, co w tym tygodniu przeżywałem osobiście i chciałbym nazwać moje przesłanie uszkodzone naczynie. Aby rozpocząć, nim przeczytamy słowo, taka myśl przyszła mi dziś podczas uwielbienia, gdy myślałem jeszcze o przekazie. Oto Duch Boży mówi tak, że Bóg, Pan nasz, nie szybko rezygnuje z nas. Ba, powiem dalej, Bóg wcale z nas nie rezygnuje. To my często rezygnujemy. To człowiek często się poddaje. To człowiek czasami popada w dół, w dołek i nie wie, jak z niego wyjść. I czasami mamy takie wyobrażenie, że tak jak my rezygnujemy i poddajemy się, to Bóg także. Przeczytam wam dziś słowo i będę dziś mówił o tym, jak Bóg nas kocha i jak nie rezygnuje z nas, nawet wtedy, gdy my poddajemy się, rezygnujemy, jesteśmy naczyniem, które ma wiele pęknięć. Że Bóg nas ciągle kocha i ciągle pragnie dobra dla nas i ciągle pragnie nas podnieść i mówi, nie zrezygnuję z mojego dziecka, nie wyrzucę mojego dziecka, nie roztłukę tego naczynia, bo jest dla mnie cenne, jest moim naczyniem. Przeczytam z trzech tłumaczeń krótki fragment Bożego Słowa z Księgi Jeremiasza, 18 rozdział, od pierwszego wiersza. I takie słowo odnalazłem i ono mnie poruszyło. Oto słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Wstań i udaj się do garncarza. Tam usłyszysz moje słowa. Poszedłem więc do garncarza, którego zastałem przy garncarskim kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, stawało się niekształtne, jak się to często zdarza przy wyrobach z gliny, wtedy zaczynał formować inne naczynie, takie jak chciał. Nagle usłyszałem następujące słowa Pana. Czyż nie mogę postępować z wami, domu Izraela, tak jak ten garncarz postępuje z gliną? Tak mówi Pan, zaprawdę jak glina w rękach garncarza, tak wy w moich rękach domu Izraela, jest to tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. Biblia Gdańska natomiast, werset 4 tak nam przekazuje. A gdy się zepsuło naczynie w ręce garncarza, które on czynił z gliny, wtedy zaś uczynił z niej naczynie insze, jako się ma najlepiej, jako się mu najlepiej zdało uczynić. I tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Jeśli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Werset 4. Przepiękne słowo. Słowo od Pana. Czy wiemy, czy pamiętamy z Nowego Testamentu, że jesteśmy naczyniami Bożymi? Że Bóg swoimi rękoma formuje nasze życie. Że Pan kształtuje nas na swój obraz. Że jesteśmy Jego dziećmi i poddawani jesteśmy Jego obróbce. I pierwsza myśl, którą przekazuję dziś rano, to krótkie słowo proces. Jest to proces. Jesteśmy w procesie formowania. Nikt z nas nie jest do końca gotowym naczyniem. Nikt z nas nie jest doskonałym, pięknym naczyniem, bez żadnej wady, bez żadnej skazy, pęknięcia, gotowym tylko, aby być pokazywanym innym do ozdoby lub do użycia. Nie, ciągle jest to proces. Jeremiasza 18:2 z Biblii Warszawsko-Praskiej przeczytaliśmy tekst, który brzmi tak. Poszedłem więc do garncarza, którego zastałem przy garncarskim kole. A więc Bóg jest tym garncarzem, który formuje nasze życie. Jesteśmy tym naczyniem w Jego rękach. I oto powiem na początek tak. Bóg działa w naszym życiu przez cały czas.
czy śpisz, czy jedziesz, czy pracujesz, czy się uczysz, czy jesz, czy odpoczywasz. Cały czas Bóg działa w naszym życiu. Takie miałem widzenie w tym tygodniu. Cały czas Bóg jest ze mną i pracuje nade mną. Nigdy mnie nie pozostawia, nigdy mnie nie odkłada na bok, nigdy mnie nie odstawia na odstawkę. Ciągle pracuje w moim życiu. On wykorzystuje wszystkie wydarzenia z naszej codzienności, aby nas kształtować. Wszystkie wydarzenia. Jesteśmy szczególnym ludem, jesteśmy dziećmi Bożymi. Należymy do wszechmocnego Boga. Wszystkie rzeczy służą ku dobremu tym, którzy Boga miłują. Wszystkie rzeczy, tak mówi Boże Słowo. Nie wszystko, co nas spotyka, jest miłe. Zgodzicie się ze mną? Że nie wszystko, co nas spotyka, jest miłe i przyjemne? To jest normalne życie. Ale Bóg jest suwerenny, autonomiczny, niezależny od nikogo. Sprawia, że nawet złe rzeczy. Halo. Nawet złe rzeczy, które nam się czasem przytrafią, mogą zostać użyte do tego, aby wypełniły się Jego Boże zamiary w naszym życiu. Takim jest Bóg. Nawet nasze potknięcia, nawet nasze upadki, nawet nasze błędy Bóg wykorzystuje, aby nas formować, kształtować w tym procesie. Jest to ważne, abyśmy zawsze o tym pamiętali. Ktoś może powiedzieć, no ale to jest nudne. To jest nudne. Codzienne życie może wydawać się szare, nieprawdaż? Czy mieliście takie momenty, kiedy mijały dni i wydawało wam się, że wasze życie jest nudne i szare? Moja żona kiwa głową. To z mojego powodu? Z różnych powodów. Aha, okej. Okay. Czasami jest tak w naszym życiu, że dzień, nasza codzienność jest pozbawiona polotu, nieprawdaż? Jest taka szarzyzna, jest nudno. I często bywa, że to wszystko, co robimy, jest przepełnione rutyną. Jakby rutynowo robimy pewne rzeczy. Naczynie znajdujące się w ręku garncarza mogłoby narzekać na nudę. Czy zgodzicie się ze mną, że takie naczynie na tym kole, na stole garncarskim mogłoby powiedzieć, ale nuda. Kręcę się i kręcę, i kręcę, i kręcę, a on mnie głaszcze, formuje, kształtuje. Nudne życie. Można narzekać na nudę. Bo cóż to za frajda tak stale się kręcić na tym kole? Co to za frajda? Mogłoby powiedzieć, ja już wszystko widziałem, ja już wszędzie byłem, ja już wszystko przeżyłem, ja już wszystkiego doświadczyłem. Czasami chrześcijanin tak potrafi mówić, ale Biblia mówi, że cząstkowe jest nasze poznanie, cząstkowe są nasze przeżycia, cząsteczkę tylko przeżyliśmy. Bo Bóg cały czas nas formuje. Wszystko kręci się tylko w kółko. Tak się nam wydaje. Zapominamy jednak, że za każdym obrotem nabieramy lepszego kształtu. I to jest piękne w Bogu, że za każdym obrotem, że każdego dnia, każdego tygodnia możemy nabierać lepszego kształtu i lepszej jakości. Nasz wzrost czasami jest niezauważalny. Duchowy wzrost. Podam takie przykłady. Czy zawsze wzrost jest zauważalny? Czy zauważasz wzrost drzewa w swoim ogrodzie? Na przykład przez tydzień patrzysz na to drzewo. Niektóre drzewa rosną bardzo długo. Albo jak rozwija się dziecko wraz z upływem kolejnego dnia. Rodzice wiedzą o tym, kiedy mają małe dzieci. I nagle po jakimś czasie odwiedzają znajomi i mówią, ależ to dziecko ci urosło, a to mi się wydaje, że tak niewiele. Nieprawdaż? Podobnie
ma się sprawa z naszym osobistym rozwojem i życiem duchowym, z wzrostem duchowym, w tym kształtowaniu przez Boga. Dopiero po czasie zauważamy, jak bardzo podrosły nam drzewa, jak dziecko urosło, jak dojrzało do podejmowania coraz to ważniejszych decyzji życiowych. Dlatego warto jest poddać się dłoniom garncarza i w pokoju mu zaufać, że użyje wszystkich możliwych sposobów, by doskonale ukształtować moje życie. Widzicie, do Efezjan czytamy w 4 rozdziale 13 wierszu, tak, i żebyście wszyscy stanowili jedno w wierze i byli pełni poznania Syna Bożego, abyście też doszli do prawdziwej dojrzałości duchowej, do rozmiarów owej doskonałości, jaką jest pełnia Chrystusa. W ten sposób przestaniemy już być dziećmi unoszonymi przez różne fale i rzucanymi tu i tam bez podmuchu pseudopouczeń wygłaszanych przez ludzi nieuczciwych i przebiegłych w sprowadzaniu innych na manowce fałszu. A więc Bóg chce, abyśmy rozwijali się, kształtuje nas, bezustannie pracuje nad nami, formuje nas, nawet jeśli wydaje nam się to monotonne, nudne, nie widzimy tego. Bóg jest dobry, nie rezygnuje z nas, kształtuje nas, wychowuje, jesteśmy w Jego rękach. Amen? Ale mamy teraz drugą myśl. Oto jest problem. Oto pojawia się problem. Jeremiasz 18:4a, Biblia Gdańska, a gdy się zepsuło naczynie. Podczas pracy okazało się, że naczynie nie jest doskonałe, lecz zniekształcone czy zepsute. Nasz garncarz jednak, według tego tekstu, który czytaliśmy, nie poddaje się, nie wyrzuca go, ale postanawia je naprawić. Postanawia je poprawić i uformować prawidłowo. Usuwa defekt i zaczyna je kształtować na nowo. To jest piękno, to jest piękny obraz nas, Bożych dzieci, naszego życia. Bóg bowiem specjalizuje się w tworzeniu piękna chaosu. Z podnoszenia tego, co złamane, z leczenia tego, co chore. On nigdy nie narzeka, że wpadł mu w ręce taki beznadziejny materiał, przypadek jak ja. Halleluja! Bracie, siostro, Bóg nigdy nie narzeka na twoje życie, że ty jesteś beznadziejnym przypadkiem. To ludzie tak mówią. Często ludzie chętnie ludzi wyrzucają. Najlepiej wyrzucić z kościoła taki trudny przypadek. Najlepiej pozbyć się, wyłączyć, wykluczyć, wyrzucić. Przyjmujemy taką teorię agresywności. Ale Bóg nigdy się nie wycofuje. On nie przekreślił, nie wykopał, nie zniszczył marnotrawnego syna, tylko go przyprowadził z powrotem do siebie. Bo jego ręce ciągle pracują nawet nad beznadziejnym materiałem, przypadkiem. Używa on swoich cudownych rąk, zdolnych, by wydobyć doskonałość z tego, co niedoskonałe. Jak ja to kocham. Jak patrzę na moje życie, które ciągle nie jest doskonałe. Moje życie nie jest doskonałe, Kościele. Czasami chlapnę coś, co nie powinienem chlapnąć. Czasami zachowam się tak, jak nie powinienem się zachować. I tu ryska na tym naczyniu, i tu ryska. Jeśli ktoś jest idealnym kryształem, gratuluję i chwała Bogu, po prostu czapka z głów. Jak tu siedzą takie kryształy doskonałe. Czapka z głów. Biblia jednak mnie przestrzega, abym nie był taki skory do wierzenia w takie zapewnienia ludzkie. Bo wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień, mówi Jakub w swoim liście. A ja wierzę Bożemu Słowu niż człowiekowi, który mi próbuje powiedzieć, że on jest doskonały i wszystko już wie i osiągnął cel. My ciągle osiągamy ten cel, zmierzamy. Jesteśmy w rękach garncarza, który wydobywa doskonałość z tego, co niedoskonałe. On wziął Jakuba, oszusta i krętacza, pamiętacie? I stworzył z niego Izraela, księcia Bożego. Proces. Wziął Szymona, który był tak niestały jak woda, a uczynił z niego Piotra, skałę. To ręce garcarza. Wziął Saula z Tarsu, wierzyciela i prześladowcę i uczynił z niego Pawła, apostoła,
Człowieka, który wstrząsnął światem poprzez głoszenie Ewangelii. I to jest to piękno bycia w ręku garncarza, kiedy poddaję się Jemu, kiedy On formuje mnie, kiedy mnie kształtuje, kiedy wydobywa to piękno z mojego życia swoimi dłońmi, które biorą ten beznadziejny przypadek, materiał i przekształcają go w coś pięknego. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział, nadłamanej trzciny nie złamie i nie dogasi knota, który jeszcze dymi, dopóki nie przyprowadzi sprawiedliwości aż do chwalebnego zwycięstwa. Taki jest nasz Zbawiciel. Taki jest Jezus. Często my jesteśmy gotowi z kogoś zrezygnować. Powiedzieć mu, nie nadajesz się. Żegnaj, baj. Już ciebie nie chcę. Jesteś niedoskonały. Ale Bóg ciągle, dłonie garcarza ciągle są bardzo silne, a zarazem bardzo delikatne. One trzciny nadłamanej nie dołamią, ale mają tą moc, aby formować, zmieniać, kształtować, jeśli chcę poddać się Jemu. Chcę być tym poddanym naczyniem. Bóg nie rezygnuje. To ja często mogę zrezygnować. Jeśli tylko oddam się w Jego ręce, wszystkie kawałki naszego rozbitego, zepsutego naczynia, On potrafi naprawić, stworzyć z nich na nowo naczynie zarówno piękne, jak i użyteczne. Halleluja. Gdy sami próbujemy dążyć do samorozwoju, samonaprawy, to przynosi słabe efekty. Po prostu jesteśmy zepsutym naczyniem. Ale kiedy oddajemy siebie w ręce Boże, złożymy nasze życie w Jego ręce, to On stworzy z nas coś pięknego i cennego. I ostatnia myśl, którą nazwałem plan. Plan. Jest proces, jest problem, ale jest też Boży plan. Jeremiasz 18:4 mówi tak. Zaczynał formować inne naczynie, takie jakie chciał. Chodzi o to, które było zepsute. Uszkodzone, zdeformowane, tak jak może moje życie. On bierze je i zaczyna z niego formować tak, jak on chce. Jako się mu najlepiej zdało uczynić. Garcarz kształtował naczynie tak, jak chciał. Boże drogi są zawsze doskonałe. Jego wola jest dobra, miła i doskonała. Taki jest Bóg. List do Rzymian 12:2. I nie postępujcie według wzorców tego świata, lecz starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce, co jest dobre, co miłe, co prawdziwie doskonałe. Taki jest Bóg. On chce dać to, co dobre, co Jemu jest miłe, co prawdziwie doskonałe. On chce nam to dać. Trwanie w Jego woli, czyli poddanie się Bogu, zawsze daje tylko pozytywne efekty. Pozytywne efekty. Jest zadowalające, satysfakcjonuje nasze serca. Taka jest Boża wola. Ktoś powiedział tak, Jego wola doskonale do nas pasuje. Jest jakby szyta na miarę, świetnie na nas leży. Piękne określenie. Jego wola, Boża wola dla mojego życia. To nie jest jakiś roztargany garnitur, trzy rozmiary większy albo mniejszy, dopasowany. Czy to nie jest zdumiewające, że Bóg przygotował plan życia dla każdego z nas? Dlatego chrześcijaństwo jest takie fascynujące, takie niesamowite. Bo Bóg przygotował plan dla każdego z nas i ten plan powstał zanim jeszcze przyszliśmy na świat. Tak mówi Boże Słowo. Boży zamysł zawierał przyszłość i przeznaczenie. Bóg jest niesamowity. I Jego przeznaczenie, Jego przyszłość jest o wiele lepsza niż nasza przyszłość, niż nasze wyobrażenie o naszym przeznaczeniu. Bo Jego myśli to nie nasze myśli, a Jego drogi to nie nasze drogi. Jest to plan krojony na miarę. Byliście kiedyś u krawca? Aby coś sobie uszyć. Krawiec mierzy nas, aby uszyć na miarę, aby skroić na miarę. Co oznacza, że każdy z nas ma do wykonania coś niepowtarzalnego, coś, czego nikt inny nie może zrobić. To jest piękne.
To jest niesamowite, że Bóg zaplanował nasze życie. Czasami my chcemy robić to, to. Ktoś, kto nie ma powołania, by głosić, chce głosić. Ktoś, kto nie ma powołania, by robić coś administracyjnie, chce to robić. Później powstaje bałagan. Musimy robić to, co Bóg chce, abyśmy robili. Ten projekt ma na celu maksymalnie zwiększyć jakość naszego życia. Projekt Jego woli. Dzięki temu okazuje się, jak wspaniałym jest On fachowcem, a my cudownym dziełem Jego rąk. To jest piękne, kiedy mogę powiedzieć, Boże, jestem cudownym dziełem Twoich rąk. Panie, poddaję się Tobie. Panie, pragnę, abyś mnie formował. Panie, to nic, że czasami dzień jest podobny do minionego, ale kręcę się na tym stole garncarza w koło i Ty mnie formujesz. Wszystko, co przeżywam, pomaga mi się ukształtować, aby się Tobie podobać. Kiedy tak rozumie moje chrześcijaństwo, to wszystko we mnie żyje z pasją, z polotem. Pragnę widzieć to ostateczne dzieło, które Bóg dokończy. Powstańmy. Minęło 20 minut. Bez względu na to, jak się czujemy, bez względu na to, jak dzisiaj odbieram siebie, jakim naczyniem się czuję, kochany Kościele, siostro, bracie, młodzieży, droga, dzieci, wszyscy jesteśmy w ręku Bożym. To jest słowo prorocze Jeremiasz, który przeczytaliśmy, Księga Jeremiasza, którą przeczytaliśmy dzisiaj. Wierzę, że Bóg mówi do nas, Bóg mówił do mojego serca, utwierdził mnie w tym, że jestem w Jego ręku, jestem w ręku garcarza, jestem w najbardziej bezpiecznych rękach, w jakich mogę się znaleźć. A Nowy Testament, nim zaczniemy się modlić, brzmi tak, już bez pokazywania tekstu, posłuchajcie. Albowiem Bóg ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Drugi do Koryntian, 4:6. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie poddajemy się zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Dlaczego? Bo w ręku Bożym jesteśmy. Bo Pan Jezus mieszka w naszych sercach. Bo wypełniła nas Boża chwała. To jest pozytywny przekaz dobrej nowiny. Pan Jezus żyje w nas. Garncarz formuje nasze życie od zewnątrz. Jestem w ręku Bożym i Bóg nie tak łatwo rezygnuje ze mnie. Nawet jeśli ja upadam i grzeszę, nawet jeśli ja rezygnuję i poddaję się, garncarz mówi, to jest moje naczynie pouszczerbiane, porozbijane, popękane, ale mogę z niego uczynić coś wspaniałego. Mogę je uformować, naprawić. Jeśli tylko poddaję się Bogu, jeśli tylko powiem, Panie, oto jestem, Panie, wejdź w moje życie, napraw to, co jest uszkodzone, uformuj mnie na nowo, użyj mnie, Panie, chcę Twojej woli, chcę mieć ten plan dla mojego życia uszyty na moją miarę, chcę się Tobie podobać, chcę być szczęśliwym, chcę być wolny w Jezusie. Tak jak ta jasność, która zaświeciła w ciemności, zabłysła w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej. Jakież wspaniałe życie. Jakież cudowne życie. Jakież błogosławione życie Bóg nam daje. Jeśli potrzebujesz powiedzieć, Panie, poddaję się, jestem Twoim naczyniem, formuj mnie. Pomódl się teraz razem ze mną. Poproś Boga, by to czynił. Niech słyszy Twoją deklarację, Twoje pragnienie, a On uformuje Ciebie jako piękne naczynie. Naprawi pęknięcia. Zreperuje zniekształcenia. Bóg Cię kocha. Bóg jest dobry. On nie rezygnuje z nikogo z nas. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi naczyniami.
Dziękuję Ci, że mogę widzieć dzisiaj w proroczym przesłaniu Twoje ręce, ręce garncarza, który formuje naczynie, jakim jestem. Dziękuję Ci, Panie, że mimo tego, że czasami jest życie monotonne, szare, bez polotu, Ty ciągle pracujesz nad moim życiem, nad moją osobowością, nad moim charakterem. Formujesz mnie jako swoje naczynie, Panie. Dziękuję Ci, że światłość zajaśniała w naszych sercach, że zabłysła Twoja chwała w naszym życiu, że, Panie, przyszedłeś, aby nie tylko pokazać się światu jako Zbawiciel, ale stałeś się naszym osobistym Zbawicielem i Panem. Zamieszkałeś w naszych sercach. I dziękujemy Ci za ten garncarski stół. Dziękujemy Ci, że nas formujesz. Cały czas, Panie, kształtujesz, wychowujesz, Panie, abyśmy przynosili Ci cześć. Dziękuję Ci, Panie, za ten obraz, który dziś mogliśmy zobaczyć. Garncarza i to koło kręcące się, na którym jesteśmy. I Twoje ręce, które nas formują, kształtują Tobie na chwałę. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty to czynisz. Dziękuję Ci, że możemy poddać się Twojej woli. Czyń, Panie, co chcesz. Dziękuję Ci, że jesteś specjalistą od tworzenia piękna saosu, że podnosisz nas z tego, co złamane i leczysz nasze chore życie. Dziękuję Ci, że nigdy nie narzekasz na mnie, że wpadłem w Twoje ręce jako beznadziejny materiał. Dziękuję Ci, że Ty bierzesz mnie, Panie, i używa swoich cudownych rąk, zdolnych, by wykonać doskonałość z tego, co niedoskonałe. Dziękuję Ci za to. Modlę się o moje siostry, moi braci. Jesteśmy naczyniami Twoimi, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to. Błogosławię ten tydzień, który jest przed nami. Chcemy czuć Twoje dłonie, garncarzu. Chcemy przeżywać Ciebie, Panie. Chcemy doświadczać Ciebie w naszym życiu. Panie, kształtuj nas, kształtuj mnie, aby to naczynie było pięknym naczyniem Tobie na chwałę, przygotowanym. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tobie chwała. Amen.